Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witam na spotkaniu, które zostało zaplanowane w ostatniej chwili w zasadzie, dlatego że jest wynikiem pewnej sytuacji, która ma miejsce wśród naszej społeczności ustrzyckiej czy bieszczadzkiej, a związana z dość niezwykłą próbą prowadzenia polityki w naszej wspólnocie, a mianowicie związanej z próbą zmniejszenia lekcji religii w szkołach ustrzyckich, gminy Ustrzyki Dolne, wywołanej pismem, jakie skierował burmistrz Ustrzyk Dolnych do księdza arcybiskupa metropolity Przemyskiego Adama Szala, w której pokazując rozmaite prawdziwe i nieprawdziwe trudności, jakie ma samorząd gminny, szukając oszczędności wedle tego uzasadnienia, że próba polega na tym, żeby zmniejszyć lekcje religii szkół, co da możliwość uzdrowienia finansów publicznych w naszej wspólnocie samorządowej. Powiadam, że rzekomo, dlatego że w normalnej sytuacji każdy urzędnik sektora finansów publicznych, czy każdy urzędnik publiczny robi to w sposób prawem przewidziany i zwyczajowo przyjęty. Więc jeżeli się ma na celu poszukiwanie oszczędności, to nie robi się tego w ten sposób, że najpierw powiadamia się opinię publiczną, a na końcu adresata, ponieważ wtedy widać wyraźnie, że zamierzenia są zgoła inne. W tym przypadku ta dziwaczność czy niezręczność, mówiąc delikatnie, polega też na tym, że pismo było skierowane do głowy kościoła lokalnego. A więc nie do jakiegoś urzędnika, tylko do postaci, do instytucji, do osoby, która spełnia dużo większą rolę niż wyłącznie jedna z osób pewnego pejzażu publicznego. I to jest proces, który w ten sposób się rozpoczął, wywołując w jednym przypadku zgorszenie, w drugim przypadku zdziwienie obsesowością, żeby nie powiedzieć arogancją, człowieka, który ma odwagę pisać w takim językiem do właśnie metropolity Przemyskiego. Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które jest organizatorem tego spotkania, a także pewnej reakcji na te zdarzenia, jest organizacją, która została powołana przez ludzi dobrej woli, zarówno świeckich, jak i duchownych, do tego, żeby przybliżać naukę księdza prymasa. Dzieje się to szczególnie w takim momencie, w którym już wiadomo, że 7 czerwca będzie beatyfikacja księdza prymasa Wyszyńskiego i pewne rzeczy już są znane, ale kiedy powoływaliśmy to stowarzyszenie, myśleliśmy o tym, żeby przybliżyć naukę wielkiego Polaka, jak nazwał go Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, prymasem tysiąclecia, ponieważ jego dorobek duchowy, pastoralny, kościelny, kanoniczny jest czymś niezwykłym. Dlatego dzisiaj chciałem Państwu trochę przybliżyć ten fragment nauczania księdza prymasa dotyczący właśnie lekcji religii w szkołach. Dlaczego lekcje religii mają być w szkołach, a nie gdzie indziej? Europa zna rozmaite doświadczenia, także współczesna. Rozmaicie bywało, ale jedno jest pewne, że bez lekcji religii w szkołach proces wychowania, kształtowania młodego pokolenia jest co najmniej niepełny, żeby nie powiedzieć karykaturalny. Ksiądz prymas Wyszyński w swoim nauczaniu mówi wyraźnie, że i geografia, i matematyka, i język ojczysty, i biologia, i wychowanie fizyczne, to wszystko musi być powiązane z kształtowaniem duchowym. A tutaj chrześcijaństwo w Europie, katolicyzm w Polsce jest najpełniejszą formą kształtowania tego młodego człowieka. I nasze pokolenie, które pokolenie Solidarności, to ono wywalczyło powrót lekcji religii do szkół. I nie pozwolimy, żeby te lekcje z religii ze szkół zostały wyrugowane. To już nie jest kwestia
jakiejś politycznej poprawności. To jest kwestia zasadnicza. Nie można być katolikiem, mówić, że jest się katolikiem, oczekując świeckiego państwa. Różnica pomiędzy świeckim państwem, takim jak jest Francja, gdzie rzeczywiście lekcje religii nie są w szkołach, są poza systemem szkolnym, jest tylko dwa takie kraje w Europie. Słowenia i Holandia. Natomiast w pozostałych krajach, nie tylko Unii Europejskiej, lekcja religii jest w szkołach i finansowana z pieniędzy podatników z budżetu państw. Różnica tego polega na tym, czy jest albo przymusowa, jest obowiązkowa, albo dobrowolna, tak jak w Polsce, prawda? Gdzie 25 kościołów może, związków wyznaniowych może prowadzić katechizację w szkołach. Otóż rzecz cała polega na tym, że Europa w ciągu tych 2000 lat, a Polska ponad 1050 lat, dopracowała się pewnego systemu także konstytucyjnego. To nie jest problem dowolnej interpretacji czy jakiejś ekipy rządzącej, która mówi, że no, najbliższe lata to będziemy tak robić, a później będziemy robić inaczej. Nie, to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje taką możliwość, daje takie prawo. A z kolei Kościół, my jako wspólnota kościoła mamy obowiązek, ten obowiązek na nas spoczywa, żebyśmy tego dopilnowali. I chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz, że wydawało się, że wystarczy, że powiedzmy 30 lat temu, że na powrót lekcje religii będą w szkołach i problem się załatwi. Otóż okazuje się, że nie. Że o to trzeba dbać, tak jak o niepodległość. To nie jest dane raz na zawsze. O to wszystko musimy zabiegać i musimy mówić o tym zdecydowanym głosem, bo to jest nasz obowiązek. Ja za chwilę przytoczę pewne słowa księdza prymasa Wyszyńskiego z listów pasterskich, które kierował jako prymas, ale także jako w imieniu Episkopatu Polski, bowiem to są rzeczy, które są niesłychanie istotne, dlatego żebyśmy mogli mówić o tym, że to wielkie dziedzictwo, jakim jest Chrystus w Polsce, chrześcijaństwo w Polsce od 966 roku, to jest coś, co nas uformowało, coś, co nas ukształtowało i pozwoliło nam przetrwać. To jest integralne rozumienie chrześcijaństwa i to jest rozumienie nauki, jaką Kościół głosi. A my, jako wierni i ta wspólnota, jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania tego dziedzictwa. Otóż, proszę Państwa, tym się różni dziedzictwo od spadku schedy, że dziedzictwo trzeba przenosić w następne pokolenia. A spadek, jeśli ktoś tak traktuje, jeszcze na dodatnie ściany, podlega możliwości odrzucenia albo właśnie. I pytanie, co władze rozmaitych szczebli, czy osoby pełniące funkcje publiczne, jak one podchodzą do tej kwestii? Czy w kategorii dziedzictwa, czy w kategoriach spadku albo szczebli? To jest jeden problem. Drugi, który się z tym wiąże, to co obserwuję w naszej społeczności, to jest kwestia tego, jak się rozumie rolę swoją publiczną, znaczy służbę publiczną na rzecz danej wspólnoty. Otóż obserwuję ten proces od wielu lat i wydaje mi się, że część osób wykonujących funkcje publiczne nie do końca rozumie swojego posłannictwa i misji, którą ma do wykonania z mandatu społecznego przecież. Otóż to jest pewien rodzaj służby, a nie władztwa. I na tym to polega. Przepisy, zarówno ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia do tej ustawy, konstytucja, wiele innych przepisów zawartych w konkordacie, wyraźnie mówią o roli organizatorskiej, a nie o decydującej dla na przykład samorządu terytorialnego. To rolą samorządu terytorialnego jest takie zorganizowanie tego procesu edukacji, procesu kształcenia, procesu katechizacji, aby ono było do zaakceptowania przez całą wspólnotę. Nie tylko z punktu widzenia zarządzających, ale adresatów, czyli dzieci, młodzieży, rodziców zwłaszcza,
tutaj decydującą rolę. I tutaj Kościół ciągle przypomina o tej powinności, jaka jest nałożona na rodziców. Proszę Państwa, jeżeli się zbierze te wszystkie rzeczy, jako pewien rodzaj refleksji takiej nad naszym życiem, tym życiem we wspólnocie, to dość jasnym jest, że każdy rozsądny człowiek, bez względu na to, czy jest wierzącym, wątpiącym, czy jest niewierzącym, doskonale rozumie, że wychowanie religijne jest niezbędne. To człowiek później, jak już dojrzeje, wcześniej czy później, jak patrzę na niektórych, to raczej ten proces jest odleczony w czasie, ale zwykle następuje w pewnym wieku dorosłości, wtedy decyduje, ma, Bóg wyposażył człowieka w wolną wolę i zrobisz to, co zechcesz, ale nie możesz mówić, że nie wiedziałeś, że nie rozumiesz, co robisz. Każdy z nas ponosi za to odpowiedzialność. I w tym sensie wydaje mi się, że to, czego jesteśmy tutaj świadkami, polega na głębokim niezrozumieniu roli, jaką ma władza publiczna i misji, jaką mają ludzie wierzący. Gdzieś zapomnieliśmy o tym wszystkim, zachwycając się wolnością, właśnie swobodą, rozmaitymi rzeczami, zapominając, że trzeba ciągle o tym przypominać. I ta akcja, którą przeprowadziliśmy we wszystkich miejscowościach gminy Ustrzyk-Wiory, ale ona się też rozlała na samą diecezję, na cały region. Widać się pewne poruszenie, w miejscach oburzenie, że są ludzie zdolni do zakwestionowania, wydawałoby się, rzeczy pewnych i oczywistych. Bo one służą wspólnocie jako całości, służą każdemu człowiekowi. I pytanie brzmiałoby takie, no dobrze, to proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy następnych pokoleń nie wychowywali w wierze swoich ojców i przodków. Jakby wyglądał ten świat? Przechodzę do Ustrzyk-Dolnych. W jednym tylko XX wieku jesteśmy w miejscu, gdzie na początku wieku powstał Kościół rzymskokatolicki, kaplica dla górników, naftowców. I w ciągu kilkudziesięciu lat ta ziemia przychodziła losy niezwykłe zupełnie. Wiele okupacji, wygnań, wypędzeń, przesiedleń, ale zawsze ta wspólnota gromadziła się wokół Kościoła. I Kościół był z tą wspólnotą. W ciągu jednego pokolenia wybudowaliśmy w zasadzie dwa kościoły. Jeden od początku, a drugi dwukrotnie większy niż nasi przodkowie nam zostawili. To w małej miejscowości, stosunkowo niezamożnej, ta społeczność była w stanie wygenerować z siebie tyle sił i zasobów, żeby zbudować świątynię, po to, żeby można było wzrastać, każde pokolenie mogło wzrastać w wierze Chrystusowej. To jest jeden przykład. Drugi, 4 lata temu, kiedy obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski, tu się odbywało wiele wydarzeń i one mają kontynuację. Właśnie poświęcono prymasowi tysiąclecia. Wiele koncertów, które się odbywają 2 razy w ciągu roku, to są wykonanie największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W hołdzie prymasowi tysiąclecia. W posadzce kościoła jest wmurowany kamień przypominający to wielkie dziedzictwo, właśnie wypływające ze Chrztu Polski. I w takiej sytuacji jeden z nas podnosi rękę, podnosi głos przeciwko temu wszystkiemu. Bo jeżeli ktoś wierzy w swojej naiwności, że chodzi o pieniądze, no to trudno. Ale tu naprawdę nie chodzi o pieniądze. Tutaj się załatwia, czy pracuje zupełnie inaczej. To jest skutek pewnej myśli dla jednych ateistycznej, dla innych laicyzacyjnej, która miała pozbawić Polskę wiary chrześcijańskiej. Stąd pojawiające się propozycje, inicjatywy, aby dokonać najpierw świeckości szkoły, później świeckości państwa. Co to znaczy? To, co przeżyliśmy, zwłaszcza to starsze pokolenie po wojnie, to wiadomo, co to jest świeckość, to jest ateizacja, prawda? To nie ma nic wspólnego z jakąś tolerancją, z jakimś różnorodnością. Nie,
to jest pozbawienie pokolenia każdego następnego wzrastania w wiedzę swoich przodków. Jak to polega? Tak jak we Francji po rewolucji francuskiej, która chyba była jednym z największych nieszczęść Europy, do dzisiaj widzimy skutki tego procesu. Prawda? O Rosji nie wspomnę, bo tam to już było podniesienie do rangi nie tylko totalitarnego, ale represyjnego systemu pozbawiania człowieka zdolności do wyznawania wiary. I w tym sensie wydaje się, że jakby w naszych ustrzykach dolnych ktoś postanowił przetestować, na ile można się w tym procesie posunąć. Otóż od nas zależy odpowiedź. Moim zdaniem nie pozwolimy na to, żeby się posunąć jeszcze dalej. Na tym ma być koniec. Używając słów księdza Prymasa, non possumus, nie pozwalamy. Nie pozwalamy tym wszystkim, którzy chcieliby, żeby ustrzyki dolne stały się symbolem nowych procesów w wydaniu rozmaitych środowisk neomarksistowskich, lewackich, którzy by chcieli kolorowego świata najlepiej w kolorach tęczy. Na to nie pozwolimy po prostu. I chciałbym, żeby ten głos był słyszany wszędzie i on był podnoszony także w rodzinach, wśród przyjaciół, ponieważ od tego zależy, czy będziemy krajem zasobnym, krajem, który jest dobrze nastawiony do swoich sąsiadów, krajem, który jest krajem ludzi pracowitych, bo tego wszystkiego naucza Kościół. Bez tego nie da się funkcjonować w sposób dobry, poprawny, zasobny i bogaty. To jest nasze przesłanie, to jest nasze dziedzictwo i o to dziedzictwo będziemy dbali, bo to jest nasza powinność wynikająca z tej wielkiej nauki, którą ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński podniósł do rangi wielkich dzieł XX wieku, moim zdaniem największych w historii Kościoła, czyli wielkiej nowenny narodu polskiego przed tysiącleciem chrześcijaństwa w Polsce i ślubów jasnogórskich. To one spowodowały, że cały naród polski, całe społeczeństwo musiało w tym brać udział. Musiało w tym sensie, że chciało, a ci, którzy nie chcieli, musieli się do tego odnieść. Czyli na przykład cały aparat bezpieczeństwa, cały aparat represji. W związku z tym wszyscy musieli zabrać w tej sprawie głos i zająć stanowisko. I tutaj burmistrzowi naszej gminy chciałem bardzo podziękować za to, że zjednoczył wielu ludzi z różnych środowisk do tego, żebyśmy mogli wspólnie zabrać głos. To, czego nauczał ksiądz prymas, mogę Państwu cytować to za chwilę, to jest też pewne dobro. Bez tego pewnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj choćby o tym, jak to jest szalenie ważne. Jakie są nasze powinności? Także dziękujemy za przypomnienie naszych powinności i dajemy jednoznaczną odpowiedź. Nie, chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki, nasi współbracia pobierali lekcje religii w szkołach, w których katecheci są wynagradzani tak jak wszyscy nauczyciele, bo to jest państwo, które tak postanowiło przed kilkudziesięcioma laty. I tego się będziemy trzymać. Bo to są nasze pieniądze, to są nasze podatki, to jest wreszcie nasza powinność, jak powinien wyglądać system oświaty w Polsce. Tak powinien wyglądać. I proszę zobaczyć, statystyki między innymi kościelne mówią, że nawet wśród młodzieży, która deklaruje ateizm czy agnostycyzm, jak kto woli, 28% tej młodzieży chodzi na lekcje religii, bo rozumie, że to jest potrzebne do tego, i ich rodzice też rozumieją, że to jest potrzebne do odpowiedniego przygotowania człowieka do życia. Pojawił się pasus taki w tym liście do księdza arcybiskupa, że z tych pieniędzy można byłoby inne zajęcia finansowe, które pozwolą na dokonywanie innych wyborów. To jedno pytanie, jak się nasuwa, to jakich? Takich, których pewne są media, jedni mówią lewicowe, drudzy lewackie, to tam, gdzie chodzi o to, żeby zakwestionować już cały porządek wszechświata, to o takie wybory chodzi. Tak jak w Anglii, że można
jak nauczają w szkołach, już jedną ze 100 płci sobie wybrać. To o taki porządek chodzi. Każdy musi na te pytania sobie odpowiadać. To nie jest problem tylko jakichś liderów, jakichś przywódców. Nie, to jest problem każdego człowieka, który dobrze życzy ojczyźnie, dobrze życzy Kościołowi. I na koniec jeden taki jeszcze wątek, który chciałem poruszyć, żeby pokazać, że to wszystko już było, proszę Państwa. To nie jest nic nowego. Jednak krótko po odwiedzie 1956 roku religia wróciła do szkół, Gomułka natychmiast przystąpił do usuwania tej religii ze szkół i mając się rozmaitych metod. Właśnie takich, że na ostatnie lekcje, najpierw jedna tygodniowo, później na ostatnią godzinę, bo tam część na pewno sobie pójdzie wcześniej do domu zmęczonych życiem i lekcją, aż do usunięcia na mocy ustawy 1961 roku w ogóle wyrugowania ze szkół. I wtedy przed, na kilkadziesiąt lat religia musiała być prowadzona, katechizacja musiała być prowadzona w salach katechetycznych, przy parafiach, czasami w prywatnych domach. I oczywiście dla wielu być może to była nawet jakaś przygoda, tylko nie ten problem tu jest. Problemem jest zintegrowanie tego nauczania, jak już mówiłem, i geografii, i chemii, i katechizmu, i prawd wiary. To są rzeczy, które są niezbędne człowiekowi. To chciałbym, żeby Państwo jakby dziękując za ten wielki trud, jaki Państwo podjęli, zbierając te podpisy, tłumacząc cierpliwie, dlaczego musimy tak postępować i dlaczego tak postępować będziemy zawsze. Bo to jest prawdziwe posłannictwo dla każdego z nas. Bronić tego, co jest dla nas święte. I nie pozwolić innym, a zwłaszcza bezkarnie, aby takie rzeczy czynili. Wydaje mi się, że ci, którzy się podjęli tego dzieła, mówię teraz o zbadaniu, czy jesteśmy cierpliwi, czy jesteśmy zdecydowani, czy jesteśmy gotowi do poniesienia pewnych wysiłków, to już wiadomo, że jesteśmy gotowi. No więc ci, którzy podjęli taką misję, mówią, że nie, to właśnie sprawa jest zakończona. Nie, proszę Państwa, nie jest zakończona. Trzeba przeprosić. Poprosić o wybaczenie, zadośćuczynić i odpokutować. Pozwolę sobie na przypomnienie pewnych rzeczy, które ksiądz prymas w listach pasterskich przypominał naszym przodkom, bo to przecież nie jest sprawa, która jest na swój sposób nowa. Mówiąc o tym, jak na świecie wyglądały przez tysiące lat prowadzenia wychowania takiego religijnego. Jak już się wszyscy naprzyglądali, jak ta wolność, która była niepochybnie oparta na Bogu, jak się kończyła, to wtedy wracał do szkoły pokój Boży, pisze ksiądz prymas. Wśród najgłębszych nawet przewrotów i przemian, gdy fale namiętności opadły, dochodzono do zrozumienia, że bez Boga ani do proga. Podobny los przeżywała religia w szkole polskiej, początkowo uszanowana, później stopniowo nieznacznie była usuwana. Doszło do wielkiej udręki, która i młodzieży, i rodzicom wyrządziła olbrzymie szkody, a społeczeństwu i szkole odebrała spokój społeczny. To też wśród przemian ostatnich lat, a list jest z roku 60, doszedł do głos rozsądek i przyznał religii katolickiej miejsce w szkole. Chociaż w stopniu niedostatecznym, takaż sama powaga religii nie jest należycie uwydatniona. Niemniej jednak rozsądek społeczny przyznał, że w wychowaniu musi zapanować pokój, że do tego właśnie przyczyni się przyznanie religii należytego jej miejsca. Wszyscy tę rozumną zmianę przyjęli z ulgą i wychowawcy witający w
kapłanach sprzymierzeńców i Wielkiego Trudu i rodzice katolicy, dla których należy decyzja o charakterze nauczania i wychowania w szkole i sama młodzież, która z radością witała kapłanów i nauczycieli religii w szkołach. Miejsce religii w szkole zostało zabezpieczone odpowiednio rozporządzeniem władz państwowych. I to jest ten taki moment, w którym ksiądz prymas oddał ówcześnie rządzącym komunistom, że no jednak pod wpływem nacisków społecznych potrafili jakoś odpowiedzieć na to wyzwanie. I teraz ogólniejsza refleksja z roku 56. Wspomnijcie na to, że dzieci wasze przez chrzest święty posiadły szczególne prawo do nauczania i wychowania religijnego. Kościół zaufał wam i w sakramencie małżeństwa dał wam posłannictwo nauczania waszych dzieci praw wiary świętej. Dopuśćcie dziadkom pójść do Chrystusa i nie zabraniajcie im. To posłannictwo macie wypełniać osobiście, troszcząc się o wychowanie religijne w domu i w szkole. Już tylko od was będzie zależało, czy w progach szkolnych będzie wykładana religia, czy też nie. 56 rok. Następna rzecz, która już jest w liście Episkopatu Polski. W lipcu bieżącego roku, chodzi o rok 61, Sejm uchwalił nową ustawę szkolną, zapowiadając w niej świecki charakter szkoły. Oznacza to w praktyce usunięcie religii ze szkół. Oznacza również, iż księża, a także świeccy katecheci, którzy dotychczas byli nauczycielami w szkołach państwowych, przestają nimi odtąd być. Dzieci rodziców katolickich oraz młodzież wierząca nie będzie mogła odtąd poznawać systematycznie prawd wiary w ramach nauki szkolnej. Ta zasadnicza misja Kościoła, jaką jest nauczanie prawd wiary, nie będzie odtąd wypełniana na terenie szkoły, która ma być programowo świecka. Ja już o tym wspominałem, że właśnie ci, którzy się przyznają do tego rodowodu twórców świeckości państwa polskiego, już w kolejnym pokoleniu, podnoszą to, co im dziadkom się nie udało. A my będziemy w to, co się naszym dziadkom udało. I ostatni cytat, który sobie pozwoliłem przygotować. Silba. Mówiliście słusznie między sobą, że jest punktem honoru, sprawą odpowiedzialności przed Bogiem, sprawą miłości Bożej ze strony każdego ojca i matki, aby zgłaszali, posyłali swoje dzieci na lekcje religii do szkoły. Ksiądz prymas o tym mówi w sierpniu 57 roku. To był początek Wielkiej Nowenny. Życie z wiary, nadziei i miłości wymaga na ziemi ustawicznej pracy kapłańskiej i nauczycielskiej. Nie daj Boże, byście mieli zapomnieć o współodpowiedzialności za to, czy religia będzie w szkole, czy też nie. Nie daj Boże, by opieszałość jednych rodziców narażała dzieci innych rodziców na utratę religii w szkole. Tyle, Szanowni Państwo. Jeszcze raz dziękuję za ten wysiłek, za to, że Państwo byliście wśród swoich sąsiadów, wśród naszych wiernych w kościołach i tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasz głos jest słyszalny i myślę, że pomoże w odzyskaniu opamiętania. Laudetur Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję. Ja tylko byłem takim koordynatorem, ktoś musiał, więc chciałem, żeby było tak, że stowarzyszenie, które nie ma oblicza politycznego, było takim najbardziej neutralnym, na ile się da, rzecz jasna, ponieważ to jest materia, która należy do politycznych, ale materia należy do politycznych, a nie nasze działania. My po prostu mówimy, że nie chcemy, żeby ktoś tak robił. Proszę bardzo. Może Państwo
podzielilibyście się refleksjami w tej swojej pracy przez te kilkanaście dni, bo tak naprawdę to były dwie niedziele. Zapomniałem powiedzieć, zebraliśmy ponad 2,5 tysiąca podpisów. Nie wiem, czy mówiłem. Pan Winiarski jest? Jest. Ponad 2,5 tysiąca podpisów. Przez dwie niedziele. Jak będzie trzeba, będziemy multiplikować, jak mówią. Miasto Ustrzyki Dolne, Urząd Gminy, uczestniczył w targach turystycznych w Brukseli. Był to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i organizatorem tego wyjazdu był burmistrz Ustrzyk Dolny. Na tych to targach w Brukseli, jako jednym z punktów naczelnych, był zapis mówiący wprost: promocja środowisk LGBT, miejsc przyjaznych dla środowisk LGBT. Czy społeczeństwo Ustrzyk Dolnych zdaje sobie sprawę z tego, gdzie burmistrz wysyła swoich pracowników i w czym uczestniczy tutaj, po części jako społeczeństwo? Czy mógłby Pan to w jakiś sposób skomentować? To bardzo ważne pytanie, dlatego że z tego, co mówiłem, wydaje mi się, że tu rzecz o to idzie, że trzeba stworzyć przestrzeń dla wywracania porządku odwiecznego, prawda? Dlaczego podejmowane są w Europie tego typu próby? To nie chodzi o tolerancję. Tu chodzi o afirmację wszystkiego, co jest antyboskie. To na tym problem polega. I w tym sensie używa się rozmaitych narzędzi. W szkole, wśród młodzieży, wśród dorosłych, którzy pokazują, jak mówią przedstawiciele, prominentni przedstawiciele lewicy, niech każdy kocha jak chce. To jest coś, co ma być drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków. Otóż problem jest w tym, że te niebezpieczeństwa trzeba rozpoznawać. I nie kiedyś, jak już będzie późno, jak już ta machina się rozpędzi. Teraz, na początku, nie, proszę pana. Nie dajemy na to pieniędzy. Nie pozwalamy na takie rzeczy. Po prostu. Proszę się zająć funkcjami, do których samorząd terytorialny został powołany. Jest expressis verbis napisane w ustawie o samorządzie gminnym. To są zadania. Proszę je wykonywać. To jest ten porządek. Porządek edukacji i tak dalej należy do kogo innego. Tu jest kwestia organizatorska, a nie czego będziemy uczyć, jak będziemy uczyć. To już od tego są inni. Są zobowiązania państwa polskiego w stosunku do Stolicy Apostolskiej. Są wreszcie to, co mówimy, to wielkie dziedzictwo polskie, prawda? I tego typu przypadki pewnie się będą mnożyły, jeśli na to pozwolimy. Bo tak naprawdę mówi pan o środkach finansowych. Ktoś to musi finansować przecież, prawda? To jeżeli przygotowując się na to dzisiejsze spotkanie, przejrzałem budżety zarówno z ostatnich 5 lat pod rządami obecnego burmistrza, jak i z 5 lat wcześniejszych, no to widać wyraźnie, że wszystko jest dokładnie odwrotnie. To, co powinno rosnąć, spada, a co powinno spadać, rośnie. Czyli dług publiczny, finansowanie pewnych przedsięwzięć, zadłużanie poszczególnych rzeczy, brak odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją i tak dalej. Jeżeli administracja, tak jak ją się rozumie, rośnie w ciągu 5 lat podwójnie w stosunku do tego, co było przejęte przed 5 latami, czy niemal podwójnie, no to pytanie, co się takiego stało, jeśli chodzi o listę zadań publicznych, które wymagają nowego tak dużego zatrudnienia. Bo obsługa paru programów rządowych to nie są te ilości etatów. To o coś innego chodzi. I każdy, w tym władze stanowiące gminy, czyli Rada Gminy, ale także powiat, każdy z nas, obywateli, powinien się zapytać dlaczego, krótko. Chcielibyśmy wiedzieć dlaczego. Skoro nie ma pieniędzy na finansowanie pewnych zadań publicznych, to dlaczego są na takie, a na te nie ma, prawda? Albo co takiego się stało? Czy brakuje umiejętności do zarządzania? Każdy roztropny człowiek, obserwator w Polsce wie, że niemalże
jeśli chodzi o środki publiczne, przyrost jest ogromny. Kiedy 12 lat temu pracowałem w rządzie, wydatki były na poziomie 300 miliardów złotych. Dzisiaj dochodzą do pół biliona, 480 zdaje się miliardów. To jest postęp nieprawdopodobny. Ponieważ jako społeczeństwo się też bogacimy, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi udział w budżetu gminnego, podobnie jak inne opłaty i daniny publiczne, także się zwiększył wielokrotnie w ciągu paru lat. Dochodzi na przykład na poziomie wydatków do 100 milionów złotych w tej gminie, prawda? No więc to nie jest tak, że jest regres. Sytuacja się poprawia z każdym rokiem. Ja nie słyszałem, żeby poprzedni burmistrzowie w ogóle przyszło do głowy, żeby nie finansować jakichś zadań albo szukać oszczędności w taki sposób, kiedy budżet był znacznie słabszy, mniejszy. Trudniej było jakieś manipulacje, jakieś przesunięcia i tak dalej. Więc to pokazuje, że mamy do czynienia z pewną świadomą polityką. I to dla mnie nie ma wątpliwości, prawda? I to, o czym pan Adam Łukaszek mówi, że tego typu zdarzenia i eskapady będą się powtarzać zapewne, jeżeli na to pozwolimy. Proszę Państwa, kilka zdań zabiorę głos na to, że od pewnego czasu jestem przewodniczącym Rady Miejskiej. No i chcę powiedzieć, że w tej sytuacji, kiedy żeśmy się zorientowali, że rzeczywiście działania burmistrza idą w kierunku ograniczenia lekcji religii, postanowiliśmy mówić własnym głosem. Można powiedzieć tak, że wiosną 2019 roku burmistrz stracił większość w nieznaczny sposób wśród radnych i zastanawialiśmy się, w jaki sposób to spożytkować, w tym sensie, żeby po prostu przywrócić jakby podmiotowość Rady Miejskiej i przygotowywaliśmy się do tego sporo. Dopiero udało nam się to zrobić w grudniu, 2 grudnia 2019 roku i dzięki tym działaniom planowanym, prawda, przemyślanym, mogliśmy również podjąć taką uchwałę. Znaczy, to nie jest uchwała, tylko to jest stanowisko 17 grudnia 2019 roku, które może tu Państwu przytoczę, bo być może Państwo nie wszyscy znają to stanowisko, a myślę, że warto, żeby poznali. Więc to jest tak, stanowisko Rady Miejskiej Bruszczyka Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby burmistrza Bruszczyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do 1 godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bruszczyki Dolne. Rada Miejska Bruszczyka Dolnych oświadcza, że inicjatywa ograniczenia lekcji religii w gminnych jednostkach oświatowych nigdy nie była przedmiotem jakichkolwiek dyskusji w Radzie Miejskiej i jej komisjach. Jest to wyłącznie inicjatywa burmistrza Bruszczyk Dolnych. Rada Miejska nie podziela tego stanowiska i zwraca się do pana burmistrza z wnioskiem, aby ważne publiczne wystąpienia konsultował z organem uchwałodawczym naszego samorządu terytorialnego. Taki tekst jest zamieszczony na naszej stronie Rady Miejskiej i chcę powiedzieć, że jeszcze wcześniej, 2 grudnia, jak sądzę, pan Czesław Urban, tutaj obecny, również miał wystąpienie jako radny. Wspomniał również w nim dość szeroko o tej problematyce i myślę, że tutaj mamy dzisiaj takie instrumenty, żeby w jakiś sposób odpowiadać albo też reagować na sytuacje, które czasami są zaskakujące również dla nas radnych. Dla mnie osobiście, mimo że przez lata pełnię funkcję radnego i staram się tą funkcję właśnie pojmować w takich kategoriach, jakich mówił pan Adam, pędzią pewnego posłannictwa. I również będę starał się kierować Radą Miejską w taki sam sposób, jako posłannictwo, a nie kategoria, prawda, jakiegoś urzędu, czy kategoria jakiejś tam władzy. Także myślę, że dzisiaj sytuacja jest jasna, w tym sensie, że
Wiadomo, nasz arcybiskup nie wyraził na to zgody w związku z prawem, w związku z rozporządzeniem, które obowiązuje w systemie oświatowym, te dwie lekcje religii powinny być zachowane. No, jak Państwo wiecie, albo nie, ostateczne rozstrzygnięcia, one zapadają na szczeblu, powiedzmy, organu w momencie, kiedy się planuje arkusz organizacyjny i tam się planuje określone liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów. Chcę też przy tej okazji wspomnieć o tym, proszę Państwa, że lekcja religii na pewno ma swoją wyjątkową pozycję w szkole. Dlatego, że może teraz przejdę do takiej mojej funkcji jako dyrektora szkoły. Kieruję tą szkołą liceum ogólnokształcącym od wielu lat. Jestem dyrektorem już 26 rok i przez 26 lat prowadzimy edukację religijną. W związku z tym mogę powiedzieć, że zawsze działaliśmy na podstawie przepisów obowiązujących i zawsze odbywały się lekcje religii w każdej klasie i po prostu no, są wyjątkowo, to są kilka osób właściwie, to są takie osoby z danego oddziału czy na poziomie klasy, że nie deklarują się uczestniczenia w lekcji religii. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że rozporządzenie daje taką możliwość, że można zastąpić lekcję religii lekcją etyki. I w momencie, kiedy zbierze się 7 uczniów i zadeklaruje lekcję etyki jako alternatywę dla lekcji religii, to dyrektor szkoły ma obowiązek organizacji takich zajęć. I przez te wszystkie lata nie pamiętam, żeby jakikolwiek uczeń się zwrócił do mnie, że chce, żebym ja zorganizował lekcję etyki. Prawda? Także to widać jasno, że ta lekcja religii, ona jest bardzo silnie umocowana w systemie oświatowym. Tak powinna pozostać. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Tomasz Kański, proszę bardzo. Proszę Państwa, podzielę się taką refleksją. Widzę tu na salce, w tej salce wiele osób, które pamiętają te czasy, a mnie to dotrzyło tu w Uszczykach konkretnie. I pamiętam ten czas, kiedy lekcje religii odbywały się w wynajmowanych pokojach, takich już podstarzałych domów, domków mieszkalnych, gdzie z desek ławeczki ciasno upakowane mieściły dość liczebne klasy. Niekiedy te liczebne grupy również musiały się zmieścić w pomieszczeniu wielkości zachrystii w naszym tutejszym kościele, a także nieraz marzliśmy jako dzieci w zimnym, nieogrzewanym kościele na ławkach, kiedy te spotkania dotyczyły większej ilości osób. Nie byłoby na pewno skazane i byłoby to zupełnie niczym nieuzasadnione, ani też niezrozumiałe dla rodziców, dla dzieci, gdyby dzisiaj mielibyśmy się cofnąć do tego typu organizacji zajęć lekcyjnych. Do tego nie dojdzie. To jest raczej takie moje wspomnienie, moja refleksja. Ale proszę Państwa, zwykle to zło pojawia się lub wybucha tak nagle w sytuacjach, gdy jakoś tak prześpimy ileś spraw, gdy w życie społeczne wkrada się taka nijakość, nie jesteśmy na istotnych sprawach dla naszej egzystencji, dla przyszłych naszych pokoleń skoncentrowani. Ja zawsze doszukuję, jak widzę takie zjawisko, jak tutaj miało miejsce, to się zastanawiam, no nie jakim kamieniem komu przygrzmocić, ale wręcz odwrotnie, że gdzieś popełniliśmy błąd. Ja popełniłem, myśmy popełnili i wydaje mi się, że właśnie jest taka sytuacja, nie tylko dotyczy Uszczyk Dolnych, dotyczy naszego kraju, dotyczy wielu, wielu państw, mianowicie następuje szerzenie takich postaw, takiego egoistycznego indywidualizmu. Ludzie się koncentrują na sobie, zanikają na swoich sukcesach, zanikają te relacje wzajemne. Dzieje się to nie tylko w społeczeństwie, ale i również w rodzinach i wiele rodzin jest poranionych różnymi problemami.
I teraz tym bardziej w takiej sytuacji, to o co Adam wspominał, bo tak się tak nas losy łączyły w swoim czasie, że przynajmniej tu na tej ziemi, że wspólnie o pewne sprawy zabiegaliśmy i autentycznie ta religia jest w szkołach, jest to wielkie osiągnięcie, jest to rzecz cenna, święta, nie należy w ogóle tej sprawie kwestionować, ale trzeba się również zastanowić, czy tam właśnie, gdzie trzeba pogłębiać wiarę, gdzie trzeba pogłębiać etykę chrześcijańską, czy dzisiaj też robione jest to w sposób z wykorzystaniem najlepszej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej. Czy tu nie mamy przypadkiem sobie do zarzucenia cokolwiek? Nie chciałbym teraz przerzucać odpowiedzialności za wychowanie dzieci, wnuków, młodzieży na księży, bo to jest pewna część systemu wychowawczego, który wszyscy powinniśmy budować, o który powinniśmy dbać. I gdyby ten system wychowawczy był w dobrej kondycji, na pewno to zło by nie wybuchało tu i tam. Prawda? Myślę, że są takie miejsca w Polsce, gdzie żaden burmistrz nie odważyłby się z czymś takim wystąpić. Więc powinniśmy się zastanowić również, dlaczego to się dzieje tutaj. Adam sugerował, że są to pewne takie testy socjologiczno-społeczne. Ja się z tym zgadzam akuratnie, bo to nie pierwszy taki test w tej społeczności. Ale proszę Państwa, wszyscy mamy dużo do zrobienia. To jest to opamiętanie, to również powinno dotyczyć i nas wszystkich także. I nas wszystkich także. Tak bym nie zmniejszając wagi tych słów powiedzianych, Adamie, przez Ciebie wcześniej, ale powinniśmy również sami pewne wnioski z tego wyciągnąć. Proszę Państwa, natomiast cóż bym chętnie powiedział do ludzi, którzy się tak jakoś pogubili, jak nasz pan burmistrz, jak inni, którzy go umacniają w takim podejściu i w takiej ocenie naszej rzeczywistości. Może byłoby nawet ważniejsze niż ten doktorat, o którym się mówi, ważniejsze byłoby na przykład uważne przestudiowanie adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Amoris Laetitia, gdzie tenże papież pochyla się nad problemami rodzin w dzisiejszym świecie, bardzo podnosi znaczenie rodziny dla przyszłości społeczeństw, pokoleń i można tam znaleźć wiele, wiele przemyśleń, które mogą być wykorzystane w służbie społecznej, bo tak, faktycznie, to jest służba społeczna. Mogą te wielkie, różne myśli, problemy być pomocne na własnym podwórku, własnej rodzinie również. Własnej rodzinie. Mnie pobudziło to do wielu refleksji nad tym, jak się spełniałem wcześniej, dzisiaj. Jest to dobra katecheza, doskonała katecheza. Jest to też świetny materiał, który w ogóle w katechezie mógłby być wykorzystywany. Nawet przy pewnych dyskusjach dotyczących szczegółów, ale jednak jest to poważny materiał. I również wydaje mi się, że szczególnie w katechezie dla młodzieży szkół średnich, to tam kwestią rodziny, jej roli w społeczeństwie warto by poświęcać wiele czasu. To jest przecież kwestia bardzo trudna. To jest kwestia trudna, to jest kwestia wymagająca i pracy nad sobą, dla wszystkich katechetów, wszędzie, również my, nauczyciele, wiele osób, które próbują w jakiś sposób
dyskutować z innymi, rozmawiać o sprawach. Musimy pracować nad sobą i podnosić jakość naszego życia. Dziękuję. Jak nie ma chętnych do zabierania głosu, to chciałem Państwu przeczytać. To też jest zdjęcie z Komańcu. ABC społecznej krucjaty miłości. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszych znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyni rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, by z owoców twojej pracy korzystali inni, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie.